Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym Mierzymy. Dzisiaj będzie Zarka. W zeszłym tygodniu mieliśmy Mojito, było też Mierzymy z BornToBe.pl. Wiem, że Wam się podobało. Słuchajcie, ja Wam jeszcze na początku, zanim zaczniemy mówić, chcę Wam przypomnieć o czymś ważnym. Że Mierzymy nie jest po to, żebym ja tutaj przed Wami prezentowała moje ciało modelki, bo modelką nie jestem. Mierzymy nie jest po to, żeby Wam pokazać, że te wszystkie rzeczy idą później do mojej szafy, bo nie idą. Większość z nich wraca do sklepu. W Polsce na szczęście mamy jeszcze takie dobre praktyki, że te rzeczy, które wracają do sklepów, wracają na stan. To nie jest to, że jak w Stanach Amazonii oni to wywalają, bo gdyby tak się działo, ja bym Mierzymy w ogóle nie robiła. Mierzymy robię dla Was, żeby Wam pokazać, żebyście mogli się w miarę porównać, czy te rzeczy będą dla Was dobre, czy niedobre. Nie po to, żeby tutaj wystawiać moje ciało na opinię, więc bardzo proszę o zachowanie kultury, nie życzę sobie komentarzy, wiecie, że mam jakąś nieodpowiednią sylwetkę, że powinnam zmienić sylwetkę pod ciuchy. To, że mi ciuchy z Mojito w większości nie pasują, to nie znaczy, że wiecie, że czasem sobie coś tam nie kupię. Każdy ma prawo kupować gdzie chce i po to robię Mierzymy. Też robię Mierzymy ze sklepów, które Wy chcecie. Ja mam rozmiar XL i pokazuję Wam, jak na rozmiarze XL wyglądają różne sklepy. Także to był wstęp, a teraz przechodzimy do pozytywnych rzeczy, zamówienie z Zary. I w tym zamówieniu mam, uwaga, jeansy, więc jestem bardzo podekscytowana jeansami i zobaczymy, jak będą leżały, bo wiecie, trafić dobre jeansy z Zary to jest problem. Powiem Wam, że już wiele par mierzyłam i tak naprawdę w mojej szafie może mam z dwie pary jeansów z Zary. Nie są mój ulubiony sklep pod jeansy, tak samo jak Mango. Wolę zdecydowanie jeansy z HM-u. Ale słuchajcie, zobaczymy. Najpierw trzy rzeczy dla córki, chyba za trzy. Te spodenki kupiłam za 9 zł, już na, wiecie, wakacje. Cena wyjściowa tutaj była 49, więc myślę, że w ogóle za 49 za takie szmatki też jest śmieszne. No ale za 9 zł na, wiecie, na przecenie 10 można kupić. Kupiłam jej też takie spodnie, bo widziałam je na żywo właśnie w sklepie. I one w ogóle moja córa bardzo lubi te dzwony, tak jak ja, te rozszerzane nogawki. I to jest prążek. Zobaczcie, jak fajnie rozszerzane. W ogóle chciałabym takie spodnie dla dorosłej osoby. Świetne są. Także wzięłam jej beżowe i wzięłam jej czarne. I tutaj te spodnie już kosztowały 60 zł, więc troszkę drożej. No ale słuchajcie, czasem trzeba. I teraz dwie pary spodni. Pierwsza para spodni to jest mini flare i one kosztują 130 zł i one są rozszerzane i krótkie. I tutaj się obawiam, jak będę w nich wyglądać. Czy w ogóle, wiecie, czy będzie mi w ogóle pasować ten styl i do moich nóg, czy będzie to ładnie wyglądać. Zobaczymy. A druga para kosztuje 150 zł i to jest kontur bootcut i to są lekko elastyczne spodnie. Podoba mi się to, że one mają taki klasyczny jeans. Naprawdę bardzo ładny kolor. Taki bardzo, bardzo szlachetny i te nitki są takie ciemno-pomarańczowe. Co najczęściej widzimy na przykład przy jeansach Levi's czy tych droższych marek, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I do tego wzięłam marynarki, ponieważ ostatnio jak byłam z Justyną Sidor na zakupach, znalazłam właśnie przepiękne marynarki. Kupiłam sobie jedną i dokupiłam teraz inne kolory. Mówiłam Wam, że ja marynarek totalnie nie potrzebuję, ale no ta mi się strasznie spodobała. Cena 200 zł tej marynarki i dokupiłam sobie właśnie w kolorze oliwkowym oraz w kolorze czarnym i mam też beżową i wszystkie trzy Wam pokażę. Także mierzymy. Założę sobie jakiś t-shirt i pokażę Wam te spodnie. Ok, żeby uzupełnić stylizację, to przyniosłam jeszcze właśnie tą marynarkę beżową. Będę sobie może tą beżowe spodnie do beżowej marynarki. Przyniosłam jeszcze top, który założę do tego wszystkiego. Ja Wam o tych topach już mówiłam, to są topy Basic z Bonpri. Bardzo Wam polecam, ja w nich śpię, ja w nich chodzę. To są bawełniane, lekko elastyczne koszulki. Tak wyglądają, My Basic. Kupujemy trzy sztuki, one się fajnie rozciągają, mówię, nawet do spania. Mam ich mnóstwo już teraz w domu. Nie ma lepszych, zwykłych topów. Zara oczywiście ma topy, ale po pierwsze nie ma bawełnianych w takim wyborze kolorystycznym, rozmiarowym. Świetne, naprawdę świetne. Do tego wzięłam sobie buty, które mam ze wczorajszego, mierzymy z Instagrama, z Bonpri. Świetne mokasyny, bardzo wygodne. Myślę, że taki fajny statement na wiosnę, takie wiecie, coś innego ze złotymi właśnie tutaj takimi lekkimi łańcuchami. Może kiedyś bym w ogóle mokasynów nie założyła. Torbę, którą Wam pokazywałam już chyba w vlogu. Bardzo fajna torba z Zarki za 120 zł. Dzisiaj moja przyjaciółka była u mnie i mówi: wow, jaka ładna torba. Uważam, że naprawdę przepięknie wykonana. To płótno, ten materiał, to szycie. Super. Bardzo mi się kojarzy z tymi wysokopółkowymi. No dobra, no to tworzę sobie stylizację. Może zacznijmy od beżowej. Okej, kochani. I tak się prezentuje po pierwsze marynarka. Jest niesamowicie wygodna. Ja ją kupiłam właśnie w Zarze stacjonarnie. Przepiękna linia ramion moim zdaniem. Naprawdę fajnie podwyższa. Ja mam, wiecie, opadające moje ramiona w dół. I na nich się nie trzyma torebka. Już mam to mówiłam kiedyś. Także ta marynarka jest taka luźniejsza, ona jest niezapinana. To jest ważna informacja, że tutaj nie mamy żadnego guziczka, ale ona jest właśnie taka luźniejsza. Naprawdę fajnie leży. I tak outfit prezentuje się w całości.
z tymi spodniami. Spodnie z jednej strony mi się podobają, z drugiej strony nie do końca. Chyba nie wiem, czy ta długość mi tak super odpowiada. Dajcie znać, co sądzicie. Ja też sobie zobaczę tutaj na podglądzie później podczas edycji tego filmu, czy w ogóle te spodnie mi odpowiadały. Tutaj z tyłu wyglądają naprawdę spoko. Buty mega wygodne. Też zostawiam wam linka. Także tak wyglądają w zestawie z tym topem. Top jak tutaj mam akurat też stanik z Bonprix, ale stanik ma cienkie ramionczka, tylko widzicie tutaj top. Boże, stanik ma grubsze ramionczka, a top ma cienkie. O, tak chciałam powiedzieć. Ale nieważne, jest to pod marynarką. I zobaczmy sobie jeszcze z torebką. Taka stylizacja, wiecie, beżowo-czarna. Jak wam się podoba? Ostatnio się polubiłam ze spodniami. Myślałam, że tego nigdy nie powiem, ale taka jest prawda. Zobaczmy sobie zieloną marynarkę, w sensie oliwkową, bo nie wiem, czy będę ją zostawiać. Nie wiem, czy jej potrzebuję, ale wiecie, jak mi się ta beżowa spodobała, to mówię, zobaczę sobie też inne, takie fajne. Mam taki pretekst, żeby sobie zamówić, bo ta leży dobrze. I oliwkowa wygląda tak, jak kocham oliwkę do mojej skóry, szczególnie jak jestem bardziej opalona. Do moich włosów uwielbiam oliwkę. Tak to wygląda. Czuję się troszeczkę jak taki pan na jachcie. Te spodnie nie jestem pewna. One są, wiecie, tutaj dobrze się trzymają, ale tak, takie są... nie wiem, czy ładnie wyglądają na mojej figurze. Także tak to wygląda. Muszę się zastanowić nad tą marynarką. Dobra, teraz przetestujemy sobie... na tą marynarką mówię, jeszcze muszę pomyśleć. Nie wiem, czy ją zostawię. Chyba raczej ją odeślę, bo jej nie potrzebuję jakoś bardzo. W razie czego mam tą beżową. Zmienimy sobie spodnie na te granatowe, bo wydaje mi się, że będą fajne. Znalazłam jeansy idealne i nagrałam sobie już rolkę z tego. Założyłam z powrotem beżową marynarkę i te jeansy, one tak pięknie wydłużają nogę. Zmieniłam sobie tylko mokasyny na czarne, ale one są, słuchajcie, idealnej długości dla wysokich osób. Zobaczcie. Są lekko przydługie, więc dobre będą do butów, które są trochę wyższe, czy to buty na obcasie, czy to buty właśnie na podwyższeniu, czy kowbojki. Genialne! Genialne jeansy. Fajnie przylegają do sylwetki. Tutaj naprawdę są dosyć wysokie. Ładnie wszystko trzymają. Z tyłu wyglądają bosko. Te buty wyglądają tak, to też jest Bonprix, one też są z jako skóry. Już z jakiegoś poprzedniego mam mierzymy. W ogóle taki jest wybór mokasynów teraz na Bonprix, że oszalałam. Także spodnie wyglądają świetnie. I kolor, i ta taka klasyka. Strasznie mi się podoba. Są tak komfortowe, wysokie. Zobaczę sobie jeszcze tą ciemniejszą marynarkę. Nie wiem, czy tu będzie coś widać w tym kontraście. Ale już dawno na tyłku nie miałam tak wygodnych spodni. I tak pięknie, żeby tak pięknie leżały na sylwetce. No i tutaj mamy outfit na ciemno. Chyba lepiej się czułam w tym beżowym. Taka byłam rozświetlona, ale tutaj na czarno też. Spoko, nie wiem, czy... Myślałam się, czy zostawić sobie tą czarną marynarkę, bo warto taką mieć. Chociaż mam już granatową z ostatniego hola, ale fajna jest, fajna. Mega. Koniec zachwycania się spodniami, przechodzę dalej do mierzenia. I kolejną rzeczą jest sweter, który ostatnio zdobył dużą popularność w social media. Widziałam go u wielu influencerek. Jest to sweter akrylowy, jest to sweter krótki, ale tutaj najważniejsze jest to, co mamy na górze, czyli taką ozdobę. I jest to sweter, który idzie na ramiona, więc zobaczymy, czy jest taki piękny, jak będzie leżał na mnie. Ja takie swetry nosiłam, jak byłam na studiach, podejrzewam. Kiedyś były bardzo, bardzo modne właśnie na ramiona. Ja w ogóle lubię tą modę, uważam, że odsłonięcie kawałka ramionka jest super, podoba mi się taki luzacki bardziej styl, zawsze to lubiłam. Miałam, pamiętam, taki beżowy, który tutaj, mogliście go pamiętać, a może już nie, który tutaj miał taki kawałek jakby paska, z pasa wszytego. I wiecie, i to wszyscy mnie pytają, co ty masz pasek tutaj? I wszyscy byli zdziwieni na maksa. Także tutaj mamy taki gigantyczny, nie wiem, bransoletkę lub kolczyk. Mierzę ten sweter. Okej, okay, i tak wygląda, jest dla mnie za krótki, widziałam go na, mówię, na kilku niższych influencerkach i wyglądał fajnie, więc jak jesteście niższe, to może być fajny sweter dla was. Mi się podwija do góry. Wiem, że dziewczyny pokazywały, że tak ładnie im na ramionach leżą. Mi się podwija do góry. Dla mnie to by było, wiecie, cały czas tak. Tak czy siak, ten dekolt jest bardzo ciekawy. Podoba mi się ten element. Ale sweter jest dosyć drapiący. Nie jest to sweter przyjemny do ciała. Uważam, że nie powinien być swetrem wiralowym tylko dlatego, że ma taki element. No fajnie to wygląda, ale sweter jest sam w sobie nieprzyjemny i nie polecam wam go. Uważam, że bubel. Chociaż wygląda fajnie, ładnie mnie ożywia. Ale dalej, kochani, mam tutaj sukienkę, która jest krótka i ma taki dziwny materiał, a może nie materiał, tylko te dziurki są pokryte taką gumą, taką, one są tak ogumowane, ten haft jest tak ogumowany. Bardzo dziwna sprawa. Kosztuje 150 zł ta sukienka. Jest króciutka, także mierzę i zobaczymy, jak będę wyglądała. Ocenimy. No i słuchajcie, sukienka jest bardzo króciutka. Strasznie króciutka. Nawet jak ją jeszcze zwiążemy, to się skróci. Więc moim zdaniem jest lepsza dla dziewczyn, które są niskie. Dla dziewczyn wysokich po prostu może być niekomfortowo.
długo, ale jak jesteście 10 cm ode mnie niższe, wiecie, jestem dosyć wysoka, także myślę, że jak jesteście niższe, to będzie dla Was idealna sukienka. Ta guma wydawała się na początku taka nieprzyjemna w dotyku, ale w środku jej nie ma, bo to jest podszewka. Ta sukienka jest naprawdę dobrze uszyta. Właśnie z tym haftem angielskim. Powiem Wam, że w H&M się teraz dużo takich pojawiło i będę Wam mierzyła te H&M-owskie, żeby Wam pokazać różnicę między H&M a Zarą. H&M-owskie są trochę dłuższe. O rety, ale mam problemy z baterią. Mam nadzieję, że dociągnę do końca filmu. Kochani, kolejne jeansy to będą takie same, jak miałam granatowe, tylko czarne. Czarne takie sprane i do tego mam taką długą, długą koszulę, która jest przewiązywana w pasie. To jest coś, co było kiedyś bardzo modne. Tutaj mamy czarną tasiemkę. Mam tutaj rozmiar L, ona jest dosyć szeroka i ta koszula jest bawełniana i kosztuje 150 zł. Więc dzisiaj też nie mam takich najdroższych rzeczy na świecie. Dosyć tanią torebkę. Marynarka chyba była za 200. Tak, marynarka jest za 200, ale no wiecie, za marynarkę można dać troszeczkę więcej. Także mierzę te spodnie i tą koszulę. Zobaczymy, czy czarne będą tak samo wygodne jak granatowe i czy ta koszula będzie na mnie fajnie leżeć. I ta stylówka jest niby wygodna i niby w moim stylu, ale ta koszula jest taka szeleszcząca. Ona jest taka jak spadochron, jak spadochronowa taka. Nie wiem, dla mnie nie jest to fajny ten i to cały czas idzie mi tutaj do góry. Nie jest to dla mnie fajny materiał. Dłuższa koszula, fajna. Może ją na pewno założyć jakiś nawet i rajstop grubszych. Tak wyglądają te spodnie. Powiem Wam, że w tym kolorze są troszkę bardziej rozciągliwe. Na pewno w zależności od tego, z jakiego jeansu jest, z jakiej mieszanki jest szyty dany model, a to jest ten sam model, co miałam granatowe, te są trochę wygodniejsze, bo jeszcze bardziej rozciągliwe. Ale tak czy siak polecam Wam oba kolory, bo są świetne. To jest właśnie ten bootcut. Fajnie wydłużają nogi. Jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tych mega, mega szerokich spodni, a taka alternatywa jest dla mnie świetna, czyli właśnie dzwony. Także tak wygląda ta koszula. Na pewno można ją wsadzić do środka, chociaż dużo tutaj materiału. No nie wiem. Koszuli sobie na pewno nie zostawię. Jeansy zostawiam, bo jestem zakochana. To są najlepsze jeansy, jakie znalazłam ostatnio. I ostatnia rzecz mojego pudła to taka koszula z lat 90. 90s vibes. Ona tutaj ma takie... Zobaczymy, jak to na brzuchu będzie. W ogóle czy cały pępek będzie mi widać. Zobaczymy, jak to wygląda. Koszula kosztuje 100. Jest satyny. Zobaczymy. Przymierzam. Powiem Wam, że czuję się jak dziewczyna z lat 90. Nie jestem na nie do tej bluzki. Uważam, że jest cute. Naprawdę wygląda spoko. Może nie do tych spodni, nie wiem, do czegoś innego. Ale zobaczcie, jak fajnie jest związana. To na dwa supełki. Jeden jest na górze. Trochę jest to skomplikowane, bo trzeba dwa supełki związać z tej satyny i ona się rozwiązuje. Ale jak chcemy pokazać trochę brzucha, kurczę, powiem Wam, że całkiem niezła. Wygodna. Taka no na wyjście. To już jest coś na wyjście. Może do jakiejś spódniczki. Sama nie wiem. W tej stylówce tak chyba średnio. Nie wiem, co sądzicie? Jest to na pewno 90s vibes, satyna. To nie jest na pewno ciuch dla mnie codzienny, ale teraz takie rzeczy są z powrotem modne, jak chcecie pokazać kawałek dekoltu, brzucha i tak dalej. Kochani, mam nadzieję, że mierzymy Wam się podobało. Zarka jak zawsze, ciekawe rzeczy, ciekawe. Znalazłam świetne spodnie. No i kilka innych rzeczy, które wiecie, niekoniecznie były super, ale coś tam znaleźć można, więc jestem bardzo zadowolona z tych jeansów. Zostawiam Wam numery referencyjne, do czego znajdę na dole. Jestem zadowolona też z marynarki i z torebki, także sobie koniecznie zobaczcie. Dzięki za oglądanie, dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym mierzymy. Pa, pa! Czekam na Wasze komentarze i subskrypcje.